Dzień dobry Państwu. Postać Aleksandra Dugina, w szczególności w kontekście wydanego ostatnio przez niego manifestu Wielkiego Przebudzenia, budzi coraz większe emocje, budzi w dalszym ciągu tradycyjnie kontrowersje, ale też i coraz większe rosnące zainteresowanie. W Polsce myślę, że osoba Aleksandra Dugina obrosła mitami, które polegają między innymi na tym, że przypisuje mu się taką złowrogą, a często dość wyolbrzymianą rolę w procesie podejmowania decyzji w Federacji Rosyjskiej. Kiedyś wręcz w niektórych mediach określano mianem Rasputina, Władimira Putina, co oczywiście nijak się ma do rzeczywistości, no ale zmierzam do tego, że coraz więcej osób w naszym kraju również z tego punktu widzenia naukowego interesuje się tym bez wątpienia oryginalnym rosyjskim myślicielem, myślicielem, którego dorobek bardzo bogaty jest z całą pewnością wybijający się na tle całej współczesnej rosyjskiej, nie tylko myśli politycznej, filozofii politycznej, bo wydaje się, że takie właśnie aspiracje ma Aleksander Dugin. W Polsce w ubiegłym roku nakładem wydawnictwa Adam Marszałek ukazała się bardzo ciekawa praca, praca doktora Krzysztofa Karczewskiego, pod tytułem Trump We Trust, stosunek Aleksandra Dugina do Donalda Trumpa i jego wizji Stanów Zjednoczonych Ameryki. Praca ta właściwie stanowi monografię jednego dość wąskiego problemu, a mianowicie tytułowej relacji i obecności Donalda Trumpa jako prezydenta Stanów Zjednoczonych, ale też fenomenu, który Dugin określa mianem trumpizmu w myśli politycznej rosyjskiego filozofa. Jak się okazuje, w sposób wyraźny, stopniowo, jak dowodzi tego Krzysztof Karczewski, rosła pewna fascynacja Aleksandra Dugina postacią Donalda Trumpa, choć początkowo nic na to nie wskazywało. Początkowo, przypomnę, chodzi o wybory roku 2016 w Stanach Zjednoczonych. Aleksander Dugin wiązał pewne nadzieje z jednej strony z potencjalną kandydaturą wówczas Donalda Trumpa na prezydenta, z drugiej strony podobały mu się też niektóre wątki obecne w programie socjaldemokraty zgodnie ze standardami europejskimi, socjalisty pewnie zgodnie ze standardami amerykańskimi, Bernie Sandersa, który jednak odpadł w przedbiegach, czyli w prawyborach Partii Demokratycznej. Obaj ci kandydaci według niego byli kandydatami antyestablishmentowymi. O tym wspomina właśnie w swojej monografii Krzysztof Karczewski. W pierwszym rozdziale tej pracy znajdziemy cenną, taką syntetyczną analizę tego, co proponował Donald Trump. Bardzo ciekawą, dlatego że z tego punktu widzenia, przypominając sobie jego różne zapowiedzi programowe, możemy też ocenić bilans 4-letniej prezydentury, kadencji Trumpa w Białym Domu, który najpewniej nie wypadnie dla niego zbyt korzystnie. No ale to nie jest kluczowym zagadnieniem omawianej przez nas pracy. To kluczowe zagadnienie to właśnie stosunek Aleksandra Dugina, rosnące poparcie Aleksandra Dugina dla tego, co reprezentował w Stanach Zjednoczonych Donald Trump i jego zwolennicy w późniejszym okresie. Aleksander Dugin wyraźnie rozgranicza stary liberalizm wolnorynkowy, który reprezentuje właśnie Trump, od tego globalistycznego liberalizmu, czy byśmy powiedzieli neoliberalizmu reprezentowanego przez środowisko Partii Demokratycznej, dzisiaj przez Joe Bidena i jego otoczenie, wcześniej przez Hillary Clinton, jeszcze w wyborach kampanii 2016 roku. A zatem, o ile wcześniej Dugin, jak pisze Karczewski, nie bez racji był autorem w sposób jednoznaczny, wychodzącym ze stanowiska takiego antyamerykańskiego, znaczy odrzucającego całość kultury politycznej Stanów Zjednoczonych, o tyle w wyniku zwycięskiej kampanii wyborczej Trumpa w 2016 roku, Dugin zaczyna postrzegać w Stanach Zjednoczonych potencjalnych sojuszników właśnie w owym obozie trumpistów. No i wreszcie w trzecim rozdziale omawianej pracy Krzysztof Karczewski, jej autor, właściwie można powiedzieć, że zadaje pytanie, na które odpowiedź poznaliśmy już po jej publikacji. Otóż w pierwszym rzędzie stawia on pewną tezę, jak się okazuje, nieuprawnioną. Tezę o tym, że stosunek Aleksandra Dugina do Donalda Trumpa wynikał z jakiejś współpracy Aleksandra Dugina z
władzami rosyjskimi, stosunku tych władz rosyjskich przychylnego do Donalda Trumpa, no co oczywiście nie jest prawdą, czy nadzieje pokładane związane z prezydenturą Trumpa w Rosji bardzo szybko wyblakły i odeszły w przeszłość. Po drugie, Aleksander Dugin, wbrew twierdzeniom, także tym zawartym w książce Krzysztofa Karczewskiego, nigdy nie był żadnym wpływowym kreatorem rosyjskiej polityki zagranicznej, raczej wyrażał myśl umiarkowanej, systemowej, konstruktywnej opozycji w łonie putinowskiej Rosji. Następnie mamy tutaj takie pytania o to, czy właśnie Dugin pozostanie wiernym swoim przekonaniom w wypadku przegranej Trumpa, znaczy czy dalej będzie oceniał w sposób w miarę pozytywny, przychylny Donalda Trumpa i jego zwolenników, jeśli Trump przestanie być prezydentem Stanów Zjednoczonych. Dzisiaj wiemy, że tak, przeczytaliśmy manifest Wielkiego Przebudzenia, w którym w dalszym ciągu Ameryka Trumpa, Ameryka Trumpistów podawana jest przez Dugina jako przykład potencjalnego sojusznika w walce z głównym wrogiem, czyli globalizmem, bo tak dzisiaj rysuje on główną oś podziału w różnych krajach, w tym Stanach Zjednoczonych. No i wreszcie mamy tutaj w tej książce pewną krytykę stanowiska Aleksandra Dugina związaną z tym, że Krzysztof Karczewski wskazuje i moim zdaniem robi to w sposób całkiem sensowny, oparty na racjonalnych przesłankach i dogłębnej analizie kultury amerykańskiej. Mianowicie wskazuje on, że skutkiem liberalizmu amerykańskiego, nawet tego starego, purytańskiego liberalizmu amerykańskiego opartego na indywidualizmie i nominalizmie, tak krytykowanym przez Aleksandra Dugina, zawsze tak czy inaczej musi być w wyniku jego ewolucji ten globalistyczny liberalizm, do którego Stany Zjednoczone doszły teraz, czy doszły już właściwie w wieku XX, a zatem, że to jest ciąg naturalnej ewolucji cywilizacji amerykańskiej. W związku z tym trudno doszukiwać się w przeszłości tej cywilizacji amerykańskiej, w nostalgikach po tej przeszłości, tych, którzy generalnie gotowi byliby do odwrócenia pewnego trendu globalistycznego. Raczej można mówić tylko i wyłącznie, że ten trend globalistyczny niektórzy starali się wyhamować, ale tak czy inaczej jest on w sposób nieunikniony, założony w fundamentach cywilizacji amerykańskiej, o czym przekonuje nas Krzysztof Karczewski. Bardzo dobrej książce. Ja polecam ją szczególnie dlatego, że Krzysztof jest absolwentem mojego macierzystego Instytutu Politologii Uniwersytetu Szczecińskiego, a jednocześnie autorem całego szeregu innych równie interesujących prac. To już jego druga książka a propos dotycząca Aleksandra Dugina. Miejmy nadzieję, że nie poprzestanie na tym i że w dalszym ciągu analizować będzie współczesną rosyjską myśl polityczną. No a dla wszystkich tych, którzy chcą mieć pewną podbudowę czy rozszerzenie tego, co znalazło się w manifestie Wielkiego Przebudzenia, o którym ostatnio tak gorąco wielu z nas dyskutowało, po jego publikacji w Myśli Polskiej, myślę, że ta lektura będzie bardzo cennym uzupełnieniem. Zachęcam, do zobaczenia.